No to jest problem głównie Europy i Unii Europejskiej. Polski dotyczy jeszcze na razie w mniejszym stopniu, ale niestety dzięki zobowiązaniom rządu pani premier Ewy Kopacz i euforii Platformy Obywatelskiej, no około 2000 imigrantów będzie zafundowanych również nam, Polakom. Tu mam zawsze pytanie do Platformy, ilu z tych imigrantów przyjmą rodziny członków Platformy Obywatelskiej? Około 20 000 członków Platformy, co dziesiąta rodzina spokojnie może przyjąć jedną rodzinę imigrancką, dzięki czemu Platforma pokaże nam, jakim altruistycznym organizmem jest. Inny problem jest taki, że większość tych imigrantów to są imigranci zarobkowi przekraczający granice naszego państwa, czy w ogóle Unii Europejskiej w sposób nielegalny. Nie ma żadnej podstawy do tego, żeby naginać prawo i próbować ich przyjmować, czy legalizować tego typu formy przekraczania granicy. Do tego powinniśmy zastosować istniejące procedury, takich emigrantów należy wydalić. To nie są emigranci, którzy są prześladowani w swoich krajach, bo wyznawcy islamu w krajach islamskich prześladowani dzisiaj nie są, nie ma żadnych przesłanek, żeby tak miało być. I Polska naprawdę powinna twardą politykę prowadzić antyimigracyjną w momencie, w którym mamy odpływ polskich młodych ludzi. Za fanaberię Unii Europejskiej niech płaci Unia Europejska.